Szanowni Państwo, serdecznie witam i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji wykładów z cyklu z Ossolińskiej Kolekcji, które transmitowane będą z Salonu Romantycznego Muzeum Pana Tadeusza. Podczas tegorocznej odsłony wykładów będziemy prezentować Ossolińskie Silezjaka, różne materiały związane ze Śląskiem. A dzisiejszą prelegentką jest pani dr Agnieszka Franczyk-Cegła, kierowniczka działu starych druków, która opowie o bibliotecznych perłach dawnego Śląska przechowywanych właśnie w dziale starych druków. A ja skorzystam z okazji i zaproszę Państwa również na kolejny wykład, który odbędzie się dokładnie za miesiąc, 29 kwietnia, również o godzinie 17, również w czwartek i również w trybie online. Wówczas pani Hanna Kulesza, pracująca w dziale rękopisów, otworzy dla Państwa archiwa dolnośląskich pisarzy, którzy przybyli na Śląsk po II wojnie światowej i zaprezentuje niezmiernie ciekawe materiały, rękopisy w tych archiwach właśnie przechowywane. A zatem przekazuję z wielką przyjemnością głos pani doktor i zapraszam do działu starych druków. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na pierwszym wykładzie ossolińskim poświęconym Silezjakom w zbiorach zakładu. Zaczniemy od książek, tak jak tutaj koleżanka wspomniała. Tematem tego wykładu będą najcenniejsze z różnego punktu widzenia obiekty książkowe dotyczące Śląska, znajdujące się w zbiorach działu starych druków, czyli w zbiorach działu, które przechowuje książki wydane do 1800 roku włącznie. Zanim przejdziemy jednak do prezentacji i omówienia poszczególnych obiektów, chciałabym, żebyśmy zatrzymali się na chwilę i żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co to dokładnie są te Silezjaka, zwłaszcza, że termin ten będzie się przewijał przez wszystkie nasze wykłady i skąd wzięło się to słowo. Termin Silezjaka pochodzi od łacińskiego przymiotnika Silezjakus, Silezjaka, Silezjakum, oznaczający śląski. Oczywiście teraz widzę, że zrobiłam błąd w prezentacji, jest tam polski. O polonikach też zaraz będę mówić, ale tutaj muszę się poprawić. Silezjakus oznacza śląski. I Silezjaka to liczba mnoga od rzeczownika czy też słówka silezjakum, oznaczającego to, co śląskie. W praktyce bibliotecznej, ale też w praktyce różnych innych instytucji kultury stosuje się ten termin do określenia dokumentów, właśnie druków czy też rękopisów, dzieł sztuki, pamiątek historycznych pochodzących ze Śląska oraz dotyczących Śląska. Tak jak tutaj mamy na przykład na slajdzie najstarszą mapę Śląska z 1544 roku. By zrozumieć, co dokładnie ten zwrot oznacza i skąd się wziął, zrobimy sobie małą dygresję, czyli opowiem Państwu krótko o polonikach. Ponieważ termin Silezjaka i Silezjakum został ukuty na wzór słowa polonik, polonikum, polonika, którym to mianem określa się całość obiektów, przedmiotów mających związek z szeroko pojętą kulturą, czy to materialną, czy duchową narodu polskiego. Z punktu widzenia historycznego kolekcje poloników zaczęły być wyróżniane w praktyce bibliotecznej właśnie, kiedy to zaczęły powstawać bibliografie narodowe. Twórcą bibliografii narodowej w Polsce był żyjący w XVIII wieku biskup Józef Andrzej Załuski. Bibliofil, który wraz z bratem założył Bibliotekę Załuskich, pierwszą publiczną książnicę narodową, co jest powszechnie znane. Rzadziej się może mówi tak powszechnie o fakcie, że był on także autorem takiego monumentalnego
10-tomowego dzieła Biblioteka Polona Magna Universalis, która była to bibliografia narodowa, czyli obejmowała spis druków, ale także rękopisów dotyczących Polski. Zachowana ona była w rękopisie, nie została wydrukowana. Rękopis przechowywano w Bibliotece Narodowej w Warszawie. I no niestety w okresie II wojny światowej, tuż po Powstaniu Warszawskim, został spalony wraz z innymi zbiorami Biblioteki Narodowej. Ale wiemy mniej więcej, co tam było, co ta bibliografia rejestrowała, czyli polskie druki, polskie rękopisy, ale także dzieła autorów innych narodowości mieszkających w Polsce, utwory obce tłumaczone na język polski, czy też na przykład utwory dedykowane Polakom. W XIX wieku temat bibliografii narodowej stał się bardziej popularny i wtedy też działał Karol Estreicher, czyli, jak się o nim mówi, ojciec bibliografii narodowej, który stworzył monumentalne dzieło, którym posługujemy się do dziś. I zarejestrował on tam druki, które uznał za Polonika według kilku kryteriów. Według kryterium terytorialnego, czyli uznał on za Polonik wszystkie druki wydane na ziemiach polskich. Według kryterium narodowego, czyli jeśli w książce jest mowa o Polsce, to nawet jeżeli napisał ją zagraniczny autor i wydano ją za granicą, przepraszam, to jest kryterium tematyczne. Czyli jeżeli w książce jest mowa o Polsce, ktokolwiek by ją napisał, gdziekolwiek by jej nie wydano, to jest to Polonik. Kryterium narodowe to jeżeli autor napisał, jeżeli autor, który ją napisał, był Polakiem. No i ostatnie kryterium, takie podstawowe, to kryterium językowe. Dlaczego w ogóle wprowadzono to pojęcie polonikum do bibliografii, a później do kultury? Nie tylko na potrzeby historii, literatury, czy też w ogóle nauki, ale troszkę takie, tak żeby podnieść morale. Musimy pamiętać, że był to wiek XIX, Polska nie istniała na mapie i stworzenie takiej bibliografii narodowej było także swego rodzaju pokazaniem, jak bogata jest nasza kultura literacka. I współcześnie, po II wojnie światowej zwłaszcza, zaczęto analogicznie stosować podobne określenia do spuścizny innych kultur. Kultur lub regionów, czyli na przykład judaika, bohemika. Często jednak do wyodrębnienia tych kolekcji stosuje się węższe kryteria niż w przypadku poloników i tak też jest właśnie w przypadku Sileziaków. Czyli najczęściej stosuje się tutaj kryterium tematyczne oraz kryterium pochodzenia, kryterium terytorialne. I takie też druki w zbiorach ossolińskich dziś Państwu zaprezentuję. Te, które zostały wydane na Śląsku oraz takie, które dotyczą Śląska. Ale zanim do tego przejdziemy, dygresja druga. Czyli skąd w ogóle znalazły się Sileziaka w Ossolineum? Ossolineum jednak jest taką instytucją, która kojarzy nam się głównie z Kresami, z Lwowem, też bardziej z, tak, z kulturą polską, z rękopisami różnych znanych pisarzy. Ale nie oznacza to, że w naszych zbiorach nie mamy innych obiektów, które dotyczą innych regionów, między innymi właśnie tutaj Śląska. Możemy wyróżnić trzy główne sposoby nabywania tego typu zbiorów. Pierwsze to są książki przywiezione z Lwowa w 1946 i w 1947 roku, czyli to jest ta kolekcja przedwojenna lwowska, gdzie w magazynie bibliotecznym znajdowały się w kolekcji lwowskiej również druki śląskie. Nie stanowiły one jednak wyróżniającej się jakiejś takiej kolekcji regionaliów. Były to książki też związane z kulturą polską, czyli na przykład druki polskie wydane we Wrocławiu. Po II wojnie światowej
Na terenie ziem odzyskanych, na dużą skalę właśnie od maja 1945 roku, przystąpiono do tak zwanego zabezpieczania księgozbiorów poniemieckich, najczęściej opuszczonych. Czyli zabezpieczono z naszego tutaj regionu część na przykład biblioteki Hochbergów z księcia Jerzego Rudolfa z Legnicy, cenne zbiory szkolne. W większości przypadków tego typu zbiory przekazywano dalej do bibliotek na przykład uniwersyteckich. Gro tego typu obiektów trafiło do naszej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ale też do innych bibliotek uniwersyteckich, z bibliotek uniwersyteckich na przykład w Warszawie, do Biblioteki Narodowej, a nie była to jakaś taka przypadłość tylko i wyłącznie śląska, ponieważ działo się tak na całej długości ziem odzyskanych i na przykład druki ze Szczecina mogły trafić do Lublina. Ale to jest temat już w ogóle na inną historię. Tutaj chciałam tylko zaznaczyć, że w ten sposób, czyli tak z tego zabezpieczenia księgozbiorów, również do nas trafiały jakieś pojedyncze fragmenty kolekcji. Na przykład kolekcja szawgoczów, która trafiła do nas dosyć późno, ale posiadamy właśnie w starych drukach jej niewielki fragment i są to właśnie z Sileziaka. Szawgoczowie posiadali taką największą prywatną bibliotekę śląską przed II wojną światową. No i trzeci sposób, w jaki Sileziaka trafiały, czy też trafiają właśnie do Ossolineum, to już jest taki sposób świadomy, czyli to jest nasza obecna polityka gromadzenia zbiorów i na przykład starych druków, czy też właśnie dokumentów życia społecznego, czyli gromadzimy, kupujemy, przyjmujemy dary związane z Wrocławiem i z Dolnym Śląskiem. Dobrze. Teraz przejdźmy właśnie do tych najstarszych, najcenniejszych, najbardziej ciekawych, choć niekoniecznie najpiękniejszych druków związanych ze Śląskiem. Dlaczego niekoniecznie najpiękniejszych? Ponieważ zaczniemy od inkunabułów śląskich, które właśnie są dosyć niepozorne, ale są to najcenniejsze obiekty drukowane śląskie, które posiadamy w swoich zbiorach. I są to dzieła tłoczone w oficynie pierwszego drukarza wrocławskiego, Kaspra Eliana, na początku jego działalności we Wrocławiu, czyli około 1475 roku. Kasper Elian, jak sam o sobie pisał, Natione Polonus, czyli nacji polskiej, urodził się w Głogowie w rodzinie mieszczańskiej, chwilę postudiował w Lipsku, Krakowie i Erfurcie, po czym wrócił na Śląsk i tutaj we Wrocławiu uruchomił pierwszą wrocławską drukarnię, która działała przez kilka lat, od tego roku około 1475 do roku 82. W 83 Elian wyjechał do Rzymu i w drodze powrotnej, jak wracał z Rzymu, właśnie mniej więcej w 86 roku zmarł. Spod prac oficyny wrocławskiej wyszło 9 tytułów w 11 wydaniach, więc nie jest to wiele. Przede wszystkim były to druki natury religijnej. Nie dziwi to, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że drukarnię otworzono z pomocą finansową wrocławskich kanoników kapituły świętokrzyskiej, dlatego też czasami rzadko, co prawda, ale można spotkać takie określenie tej oficyny drukarnia świętokrzyska. Mieściła się ona tuż za mostem tumskim, jak tutaj zaznaczyłam Państwu na slajdzie strzałką. Jeżeli idziemy od kościoła na Piasku w stronę katedry, to pierwszy budynek po prawej stronie, tam właśnie znajdowała się pierwsza wrocławska drukarnia Kaspra Eliana. Trudno to przegapić, zwłaszcza że umieszczona jest tam obecnie tablica pamiątkowa upamiętniająca działalność pierwszego drukarza wrocławskiego.
Najstarsze druki z jego oficyny to Donatus Moralizatus, przypisywany francuskiemu filozofowi Janowi Gersonowi, który żył na przełomie XIV i XV wieku, oraz Traktatus Sacerdotalis de Sacramentis Mikołaja z Błonia, polskiego teologa, który żył mniej więcej w tym samym czasie. Donatus Moralizatus to taka gramatyka, ale taka gramatyka dostosowana do chrześcijańskich wartości. Adaptacja takiej znanej gramatyki łacińskiej autorstwa Eliasza Donata, który żył w IV wieku naszej ery. I Gerson tutaj trochę ją przerobił, czyli bazując na tej gramatyce Donata, przedstawił gramatykę alegorycznie, gdzie na przykład rzeczownik porównywany jest do człowieka, a zaimek do stanu grzesznego. Elian wydał pracę Gersona dwukrotnie i druk będący w posiadaniu Ossolineum, ten, który widzą Państwo tutaj na ekranie, jest jednym z trzech zachowanych na świecie egzemplarzy edycji pierwszej. Oprócz Ossolineum dzieło to posiadają także Biblioteka Seminarium w Pelplinie i Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu. Drugi druk, który widzimy, to popularna w XV i XVI wieku rozprawa o sakramentach autorstwa Mikołaja z Błonia. Popularna, ponieważ do końca XVI wieku wyszła bodajże 36 razy, z czego 10-krotnie wydano ją do końca roku 1500, czyli biorąc pod uwagę, że mniej więcej rozwój, czy też taki boom na drukowanie, to była połowa właśnie lat 70., czyli w ciągu 25 lat wyszła aż 10-krotnie, co jak na tamte czasy to było naprawdę dużo. Jak widzimy tutaj na slajdzie, druki Kaspra Eliana nie były właśnie, tak jak już wspominałam, zbyt piękne. Nie były to monumentalne, pięknie zdobione księgi, tylko właśnie raczej niepozorne książki niewielkiego rozmiaru i pełniły one funkcję użytkową. Wskazuje na to także ich tematyka, czyli gramatyka podręczna, czy też tutaj wskazówki dla księży. Ale to, co nas interesuje, to fakt, że widać na nich bardzo ładnie cechy charakterystyczne pierwszych książek, czyli najstarszych inkunabułów, czyli cechy rękopiśmienne, które nawiązywały do tradycji książki rękopiśmiennej. W XV wieku bowiem książki już po wydrukowaniu były uzupełniane rękopiśmiennie. Tak jak na przykład widzimy tutaj rubrykowanie, czyli te czerwone znaczniki wskazujące na początek zdania lub akapitu, czy też te rękopiśmienne inicjały zaczynające tekst. W późniejszym czasie, w wieku XVI, będą to już inicjały drzeworytowe, czyli drukowane z klocka drzeworytowego. Tutaj cały czas mamy nawiązanie do tradycji rękopiśmiennej. Takim nawiązaniem jest także układ tekstu. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, możemy zobaczyć, jak ten tekst jest ściśnięty. Zresztą fakt, że nie ma akapitów, tylko jest rubrykowanie, to też oszczędzało troszkę miejsca. Ale mamy tutaj liczne właśnie kontrakcje, abrewiatury, czyli słów łacińskich. To wszystko w księgach rękopiśmiennych oszczędzało kartę, oszczędzało pergamin i później w tych pierwszych książkach drukowanych robiono dokładnie tak samo. To jest coś, co zaniknie w wieku XVI i tak, jeżeli Państwo zobaczą taką książkę, to na pierwszy rzut oka będzie można rozpoznać właśnie, że to jest inkunabuł. Wróćmy do naszego egzemplarza Donata. Egzemplarz ossoliński, ten, który tu widzimy, pochodzi z kolekcji lwowskiej. Tutaj mamy naszą pieczątkę przedwojenną, Instytut Ossolińskiego. Mamy też tutaj także sygnaturę wybitą numeratorem, też naszą przedwojenną sygnaturę lwowską. Ta tutaj ołówkiem to jest sygnatura współczesna, czyli ta powojenna. Druk pochodzi z księgozbioru z kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, założyciela zakładu. Wcześniej był w kilku innych miejscach w Polsce, ale wiadomo, że jego pierwszymi właścicielami byli Ślązacy. Świadczy o tym jego dawna oprawa i wpisy rękopiśmienne z XV wieku.
Współcześnie druk Gersona to mała kilkustronicowa książeczka, dawniej jednak, do wieku XIX i wcześniej też, Donatus Moralizatus oprawiony był w tak zwanym klocku introligatorskim. Tutaj, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z tym terminem, to wrzuciłam Państwu takie mały przykład, co to jest taki klocek introligatorski. Jest to kilka dzieł oprawionych razem, które nie muszą mieć ze sobą nic wspólnego i nie muszą być razem wydane, a o tym, że zostaną razem oprawione, decydował tylko i wyłącznie właściciel. I ten nasz donat był oprawiony w klocku razem z trzema innymi inkunabułami, których strony tytułowe tutaj widzą Państwo. To są takie też dwa druki dotyczące kwestii tureckich i tutaj ten trzeci druk jest tłumaczeniem księgi czwartej Dekameronu Boccaccia. Mają one taką samą szatę zdobienia, prawda, graficzną, identyczną typografię i zostały one wydrukowane przez takiego tajemniczego, trochę anonimowego drukarza, określonego umownie drukarzem kazań Leona I. Często jest tak przy inkunabułach, że jak nie wiemy, jak drukarz się nazywał, to mówimy, że nazywamy go od pierwszej książki, którą wydrukował. I ten tutaj, pierwszą książkę, którą wydrukował, to były kazania Leona I, czyli mówi się o nim, że jest to drukarz kazań Leona I. Jedna z najbardziej przekonujących hipotez dotyczących jego działalności, miejsca jego działalności, mówi o tym, że prowadził on oficynę drukarską we Wrocławiu w latach 1470-75, czyli nawet przed Kasprem Elianem. Byłaby to zatem jedna z najstarszych drukarni w Europie. Tutaj zrobimy sobie małą przerwę od Silezjaków i małą dygresję kolejną. Spójrzmy, jak rozwijało się drukarstwo we Wrocławiu na tle reszty, czyli jak powstało drukarstwo we Wrocławiu na tle reszty Europy. Krótko o historii druku. Wiemy, że pierwszą książkę wydrukowano w roku, na przełomie roku 1455-56 i była to Biblia Gutenberga, ale wiemy też, że nie były to pierwsze próby drukarskie, które były podejmowane. Już w 1437 roku posiadamy wzmianki archiwalne o tym, że Gutenberg planował, by wytwarzać jakieś spekulum i sprzedawać je na odpuście w Akwizgranie. Spekulum to taki popularny w średniowieczu gatunek literacki, który prezentował jakieś normy moralne, na przykład wzorzec króla, rycerza, ziemianina, mieszczanina. Po polsku mówimy zwierciadło. Rok później została zawarta umowa pomiędzy Janem Gutenbergiem i Andrzejem Dricejnym na doskonalenie pewnej sztuki. I w umowie tej wspomniano o kilku rzeczach, które sugerowałyby, że są to rzeczy, że są to czcionki, tak jak tutaj czyta, mogą sobie Państwo doczytać na slajdzie. Pierwsza. I w końcu posiadamy pierwsze fragmenty, tak naprawdę pierwszego druku, które wyszły spod prasy Jana Gutenberga. Jest to fragment sądu ostatecznego z ksiąg Sybilli, który, jak się uznaje, wyszedł około 1440-1445 roku. 10 lat później wydrukowano księgę Biblię Gutenberga, ale gdy spojrzymy na te mapki, które mamy na slajdzie, widzimy, że pierwsze 20 lat po wydaniu Biblii Gutenberga, w ciągu tych pierwszych 20 lat w Europie pojawiło się zaledwie kilka drukarni. Boom nastąpił w latach 70. tutaj, czyli mniej więcej między 1470 a 1480 roku i mniej więcej też w tym czasie właśnie zaczęły powstawać drukarnie, czy też powstawały drukarnie we Wrocławiu. Jeżeli sobie spojrzymy też na taką datację,
jak to wyglądało w innych miastach, czyli na przykład Rzym 1467, Paryż 1470, Kraków 73, Wrocław 75, tutaj Kasper Elian, o nim mówimy, to widzimy, że rzeczywiście Wrocław był miastem, gdzie ten druk pojawił się bardzo wcześnie. A tutaj mówimy też to, o czym wspomniałam, mamy też hipotezę, że pojawił się nawet wcześniej, czyli w tym roku 1470, czyli tutaj już byśmy sobie musieli umieścić punkcik na mapie. A hipoteza ta oparta jest właśnie na egzemplarzu ossolińskim tego donata i tych pozostałych druków, których Państwu pokazywałam. Jednym z argumentów za tym, że tłocznia działała we Wrocławiu, jeden z takich ważniejszych argumentów opiera się na analizie proweniencji i zapisów rękopiśmiennych tego naszego ossolińskiego klocka. Są one bowiem świadectwem zdarzeń i nastrojów politycznych we Wrocławiu w latach 60. 70. XV wieku. Rzecz dotyczy władzy Jerzego z Podjebradu, który w roku 58 został królem Czech, czyli także i Śląska. Przez kolejne 13 lat jednak, aż do śmierci Jerzego w 1471 roku, Wrocław nieprzerwanie kwestionował legalność jego elekcji i nigdy nie złożył mu hołdu. Pozostawał zresztą osamotniony w tym swoim antagonizmie na tle miast śląskich. I gdy w 1469 roku do Wrocławia wkroczył król węgierski Maciej Korwin, rywal Jerzego, który na początku, troszkę wcześniej, na początku miesiąca maja, bo to wszystko się działo w maju, został koronowany na króla Czech, we Wrocławiu został powitany entuzjastycznie. I zapiski rękopiśmienne, które znajdują się na oprawie tego naszego inkunabułu, odwołują się do tego wydarzenia, odzwierciedlają rywalizację, czy może nie rywalizację, ale bardziej antagonizm wrocławian do Jerzego z Podjebradu oraz sympatię do Macieja Korwina. Jedna nota mówi na przykład o bezprawnej koronacji Jerzego, druga tutaj w formie łacińskiego czterowiersza sławi Macieja Korwina. Tak, tutaj mamy tłumaczenie polskie na slajdzie, Państwu umieściłam. Tak długo kruku pierścień nosiłeś, aż Węgry poślubiłeś. Dobrego zatem towarzysza dostałeś, gdy z lwem czerwonym się złączyłeś. Czy naprawdę druki te wydrukowano we Wrocławiu w 1470 roku? Tego z pewnością nie wiemy, ale już tłocznia Kaspra Eliana sprawia, że Wrocław jest jednym z najstarszych miast europejskich, do którego zawitała sztuka drukarska. Stało się to z tego samego powodu, dla których sztuka drukarska trafiła do innych miast, na przykład francuskich, czy włoskich, czy też niemieckich, ponieważ drukarz, który postanawiał w danym mieście otworzyć drukarnię, uznał, że tutaj będzie miał zbyt. A zbyt miał tam, gdzie prężnie działała kultura literacka. Wrocław był takim miastem, na co wskazuje wiele rzeczy, ale też na przykład takie rzeczy mniej oczywiste, jak śląskie proweniencje z lat 70. na książkach, które sprowadzano z innych miast Europy. I przykładem takiego zainteresowania wczesną książką drukowaną na Śląsku jest jeden z ciekawiej ozdobionych inkunabułów ossolińskich. Kolejny klocek introligatorski, który pochodzi z legnickiej biblioteki kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, został zakupiony przez Ossolinę w 1971 roku. Zawiera on 3 dzieła, 1 traktat prawny, 2 dzieła teologiczne i ma bardzo ciekawe zdobienia, które tutaj przedstawiłam Państwu na slajdzie. Pierwszy, ten po lewej stronie, to jest mojej lewej, to jest proto ex libris, czyli znak własnościowy, ręcznie malowany, który jest, był,
dosyć rzadki, pojawiał się na księgach rękopiśmiennych i na wczesnych inkunabułach i zazwyczaj właśnie była to jakaś taka kompozycja z herbem nawiązująca do właściciela. Tutaj właścicielem był Mikołaj Stercze, proboszcz w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja we Wrocławiu i kustosz wspomnianego kościoła w Legnicy. Zlecił on wykonanie tego proto ex librisu na książce, ale także poza tym w książce znajduje się bardzo ciekawa też bardzo ciekawe dekoracyjne bordiury, tak jak tutaj pokazałam Państwu jeden przykład, które zostały wykonane w stylu charakterystycznym dla śląskiego warsztatu miniaturskiego klasztoru Norbertanów na Ubinie z lat 70. XV wieku. Jeżeli jesteśmy już w wieku XV, to nie sposób nie wspomnieć tutaj o najstarszym przedstawieniu Wrocławia. Ponieważ śląskie stare druki posiadają często piękne ilustracje, które są nieocenionym źródłem wiedzy właśnie na temat Wrocławia. I tutaj na slajdzie widzą Państwo znany już zapewne niektórym drzeworys przedstawiający panoramę miasta. Został on wydany w monumentalnej Kronice Świata autorstwa Hartmana Szedla, wydrukowanej w 1493 roku w dwóch wersjach językowych. Tutaj mamy wersję łacińską. Kronika Świata to było takie olbrzymie dzieło opisujące dzieje świata od początku jego stworzenia, czyli od Księgi Rodzaju do współczesności, czyli do tego 1493 roku. Druk miał nawet kilka takich stron zostawionych pustych, gdzie właściciel mógł sobie ręcznie wpisywać, co jeszcze się działo, zdarzyło, czyli mógł własną kronikę prowadzić, co jeszcze się zdarzyło po tym momencie, kiedy on zakupił dzieło. Autorem tekstu był Hartmann Schedel, taki niemiecki humanista, a drzeworyty wykonali Michael Wolgemuth, nauczyciel Albrechta Dürera i pasierb Wolgemutha Wilhelm Pleidenwurf. I to prawdopodobnie ten drugi był autorem drzeworytu śląskiego, ponieważ tego przedstawiającego Wrocław, ponieważ wiemy, że przebywał na Śląsku. Tutaj spójrzmy sobie bliżej na ten drzeworyt. Przedstawiony jest Wrocław od strony południowo-wschodniej, począwszy tutaj od tej bramy świdnickiej. Czyli to jest tak, jakbyśmy stali sobie przy Pedecie, to znaczy przy Renomie i patrzyli w kierunku rynku. I tutaj mamy fosę, a tutaj mamy bramę świdnicką. Współcześnie pozostałością bramy świdnickiej jest taki fragment budynku, gdzie znajduje się Café Borówka. I jeżeli sobie popatrzymy, to też zobaczymy kościoły, które widać na tej panoramie. Czyli mamy tak, zaczynamy od kościoła Bożego Ciała, który jest tutaj. Później mamy kościół świętej Doroty, kościół świętej Elżbiety, kościół świętej Marii Magdaleny, świętego Wincentego i Jakuba, to jest tutaj plac Nankiera. Później mamy Najświętszej Marii Panny na Piasku, kościół świętego Krzyża i katedrę. Chciałabym też Państwu zwrócić uwagę, że współcześnie, jeżeli Państwo będą koło Galerii Grunwaldzkiej, to na fasadzie Galerii Grunwaldzkiej znajdują się olbrzymie panele właśnie z fragmentami panoramy Wrocławia, które są wzięte z Kroniki Świata Szedla. Od tej samej strony przedstawiony jest Wrocław na miedziorycie z 1667 roku, który został umieszczony w takiej albumowej publikacji bardzo ładnej Germanus Vratislavie Dekor, wydanej nakładem wrocławianina Jerzego Szobla. Zawierała ona portrety rajców, wierszowane utwory, no i też właśnie tutaj ten interesujący nas miedzioryt, gdzie oprócz panoramy miasta mamy przedstawienia różnych budynków we Wrocławiu. Ja chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to przedstawienie znajdujące się na samym dole, podpisane jako Burgus. Jest to
jedyne tak naprawdę znane z epoki, przedstawienie Zamku Piastów Śląskich Lewobrzeżnego, czyli tego znajdującego się, znaczy, który znajdował się w okolicach obecnej ulicy Grodzkiej. I zniesiony ten zamek został w wieku XIII mniej więcej i funkcjonował jako siedziba Piastów Śląskich. W połowie XVII wieku, w 1659 roku, cesarz Leopold I przekazał zamek jezuitom, którzy go rozebrali i na jego miejscu wybudowali kolegium, czyli dzisiaj to jest nasz Uniwersytet Wrocławski. Jedyną pozostałością, jak się uważa, średniowiecznego zamku jest pomieszczenie skrzydła wschodniego, w której obecnie znajduje się zakrystia kościoła uniwersyteckiego i to jest tutaj, jak Państwo też widzą na slajdzie, ten budynek taki troszkę w kolorze pomarańczowym czy też różowym. Tak jak mówiłam, jest to bardzo ciekawa ilustracja, ponieważ ponieważ jest to jedyne zachowane przedstawienie tego mało znanego zamku. Wszystkie późniejsze były na niej wzorowane. A jeżeli już mówimy o ilustracjach, to jedną z ciekawszych ilustracji wśród osolińskich Silezjaków jest najstarsze przedstawienie Sobótki, nad którą góruje Mons Sabatus, czyli Góra Ślęża. Miedzioryt dołączony został do książki wydanej w 1736 roku Iter Saboticum, wydanej, czyli po polsku to by było Trasa Sobótkowa, to jest szczegółowy opis kilku w roku 1733 oraz w latach następnych na Górę Ślężę przedsięwziętych podróży. Autorem tej książki, której stronę tytułową też widzą Państwo na slajdzie, był śląski uczony Gottfried Heinrich Burckhardt, który urodził się w Dzierżoniowie, później studiował we Frankfurcie. Tam został lekarzem, ale wrócił na wieść o chorobie ojca na Śląsk i tutaj już działał i żył do końca swego życia. Praktykował medycynę, później był troszkę nauczycielem, ale pasją jego życia była przyroda i historia śląska. Poświęcał się studiom naukowym, a jego najwybitniejszym dziełem jest właśnie opisanie Góry Ślęży, którą opisywał na podstawie własnych obserwacji, ale też jednocześnie sięgając do wcześniejszych źródeł rękopiśmiennych i archiwalnych. W przedmowie autor wyznawał, że napisał tę książkę i dla uczonych, ponieważ dokonał kilku odkryć, ale też również dla turystów jako drogowskaz, dzięki któremu zwiedzać będą górę. W rezultacie jego dzieło uznane jest obecnie za pierwszą naukową monografię Ślęży, a sam Burckhardt nosi miano ojca zooptenologii, czyli to trochę rzadki wyraz oznaczający sobótkoznawstwo, czyli naukę o sobótce. I wywodzi się on od łacińskiej nazwy góry. Zresztą sam Burckhardt poświęca dosyć dużo miejsca różnym rozważaniom, skąd ta nazwa powstała. Wymienia wszystkie, może nie wszystkie, ale wymienia inne nazwy tej góry wyjęte ze źródeł rękopiśmiennych i spotkanych na przykład u innych pisarzy w poezji. Wypisałam je tutaj Państwu na slajdzie, czyli na przykład to jest Zabotchus lub inna pisownia Sabotchus. Też w poezji była nazwa Mons Silensis. Niemieccy mieszkańcy miasta nazywali ją Zottenberg. Też w wersji łacińskiej Sequax. Tutaj może nie będę Państwu dokładnie opowiadała o tym, o czym pisze Burckhardt. Odsyłam do polskiego tłumaczenia, które ukazało się kilka lat temu.
Jest to książka, której tytuł brzmi bodajże Podróż na Górę Ślęży, z dobrym opracowaniem naukowym w wykonaniu profesora Kunickiego, i zachęcam do zapoznania się wszystkich miłośników ślęży, ale nie tylko. W zbiorach Ossolineum znajdują się także dosyć nietypowe druki. Nietypowe, ponieważ drukowane na jedwabiu. Jedwab był ciężkim materiałem, jeżeli chodzi o druk, więc rzadko go używano. Też ciężkim do przechowywania, więc niewiele mamy tego typu publikacji. Tutaj mamy dwie publikacje okolicznościowe, które udało nam się kupić w niemieckim antykwariacie 2 lata temu bodajże. Pierwszy druk ma w ogóle bardzo ciekawą formę, ponieważ został on wydany, wydrukowany w formie wstęgi. I jeżeli się Państwo przyjrzą, to jeszcze w ogóle też tam widać, może nie widać, ale są tam ślady tłoczenia złotem. Te takie żółte plamki, które widać to na slajdzie, to nie jest są żółte plamy, tylko właśnie tłoczenia, złote tłoczenia. I tak jak już mówiłam, oba druki są to druki okolicznościowe, które zostały wydane z okazji narodzin dzieci urzędnika zdzierżeniowa Rohrdorfa zu Reichenbach. Pierwszy jest z roku 1795, drugi z roku 1796 i ten drugi, ten który widzimy tutaj, wydany został już w formie takiej bardziej klasycznej, czyli w formacie oktawo, ósemka, ale został oprawiony też w piękny niebieski jedwab i ma też bardzo ładne różowe jedwabne wyklejki, których tutaj też fragment widać na slajdzie, i złote tłoczenia na okładzinie w popularnym wówczas stylu klasycystycznym. I już na koniec wspomnę o innych też dosyć niezwykłych publikacjach wrocławskich, jakimi były druki z życzeniami noworocznymi, które skierowane były do parafian kościołów we Wrocławiu. Zazwyczaj były to jedno- lub dwustronicowe druki ulotne z drzeworytowym przedstawieniem kościoła i najczęściej wierszowanymi życzeniami. Wydawano je przez cały XVIII wiek, aż do początku wieku XIX, i najbardziej znane tego typu druki to są druki, czy też życzenia noworoczne wydawane we wrocławskiej oficynie Kornów dla parafian Kościoła Ewangelickiego pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Wokół tego kościoła skupiała się duża grupa polskich protestantów. Były one wydawane od co najmniej 1755 roku przez kolejne 50 lat. I rozprowadzano je właśnie w okolicach Nowego Roku wśród parafian za darmo albo też za niewielką opłatą. Często też znajdowały się na tych drukach informacje o innych książkach, które można było kupić na kramie księgarskim koło kościoła. No ale najważniejszą rzeczą to były właśnie życzenia, które dla parafian w języku niemieckim lub polskim. Były to podziękowania za rok miniony i prośby o pomyślność w roku nadchodzącym, które podpisywał dzwonnik u świętego Krzysztofa. Zazwyczaj zawierały też ręcznie kolorowany miedzioryt, drzeworyt, przepraszam, taki jak tutaj widzimy na slajdzie z wizerunkiem kościoła. Najcenniejszy w Ossolineum przykład tego typu literatury ulotnej to życzenia w języku polskim, które tutaj Państwu odpisałam na slajdzie w ortografii oryginalnej. Są to życzenia na rok 1760. Dzwonnik prosił o pokój na Śląsku i na świecie. Był to bowiem okres wyczerpującej wojny siedmioletniej. Sam Śląsk był zresztą też umęczony epidemiami dżumy na przykład, które tam któryś rok z kolei trwały. No i tutaj w tekście życzeń czytamy między innymi, że dzwonnik prosi, żeby narody z weselem do dawnych szczęśliwości wracały. Z uwagi na obecną pandemię, 250 lat później po
po tym dzwonniku życzę Państwu tego samego i dziękuję za wykład i zapraszam na kolejne wykłady osobniskie za miesiąc. Dziękuję.